Cześć, witajcie, jestem Wojtek i tak jak zakończyliśmy rok czasami końca, tak zaczynamy rok czasami końca, ponieważ trafił się drugi sponsor i powiedział, że nie chce być gorszy od swojego kolegi, więc również zasponsorował. Dzisiaj będzie odcinek trochę krótszy, dlatego że mi się artykuł na pewno skończy, czekam na kolejną część od Dawida, tak więc nie martwcie się, będzie, ale lećmy dalej z tematem. Na początek cytat. <laughs> I ujrzałem upadek ludzkości. Zapisane zostało w gwiazdach, że jego omen widniał będzie na komecie o dwóch ogonach, która rozjaśni firmament. Barbarzyńskie plemiona z północy dostrzegą w niej symbol swojego ostatecznego zwycięstwa nad całym światem. Dzieci, młotodzierzcy, patrzeć zaś na nią będą z nadzieją i trwogą zarazem. Z nadzieją, iż zwiastuje powrót ich największego czempiona, ale i lękając się, iż zwiastuje śmierć całej ich rasy. Słusznie więc czynią, radując się i trworząc zarazem. Przepowiednia czasów końca. Świat nawiedził potop krwi i przemocy. Każdy kontynent, każde starożytne królestwo i potężne imperium zostało uwikłane w wojny, jakich nie widziano od pierwszych dni świata. Ultwan, królestwo wysokich elfów, zostało złamane na duchu, a jego lud został podzielony między bohatera, który okazał się zdrajcą, i tyrana, który okazał się zbawcą. Nie było tam już miejsca na bohaterów światłych i mrocznych, ani na dobro i zło, bowiem obie strony trwającej od tysięcy lat wojny domowej zostały splugawione. I wypaczone przez przerażającą prawdę, którą skrywano od pokoleń. Nehekara, potężne pustynne imperium królów grobowców, zostało przebudzone do życia. Całe legiony wiernych sług i wojowników opuściły swoje krypty, odpowiadając na wezwanie będące echem czasów ich potępienia wiele wieków wcześniej. Teraz i na zawsze czekająca ich ostateczna bitwa o władzę nad światem zdecyduje o losie tej pradawnej ludzkiej cywilizacji. Imperium ludzkości, największe ludzkie królestwo w Starym Świecie, toczyło długą i trudną wojnę z narastającym mrokiem gromadzącym się za jego granicami, jednak teraz odgradzający je od niej mur trunął, a barbarzyńcy rozbiegli się po Królestwie Sigmara, niczym niepowstrzymana krwiożercza fala. Krainami imperium wstrząsają ogień i magia, a armie Karla Franca i hrabiów elektorów ponoszą coraz dotkliwsze straty. Wielu dzielnych wojowników nadal walczy. Dzielne dusze gromadzą się wokół silnych bohaterów w próbie przetrwania nadchodzącej burzy i ocalenia wszystkiego, co jest im bliskie. W tej nowej epoce wojny próżno jednak jest wypatrywać przyszłości. Wiatr ogarnął cały kraj odorem zgnilizny i rozkładu. Żeby przetrwać, imperium będzie potrzebowało objawienia się największego bohatera wszechczasów. Kiedy Bastion upadł, to mamy rok wczesny, wczesne 2000, 2525 imperialnego kalendarza. Kiedy Bastion upadł, wraz z nim ostatnia upadła nadzieja, imperium na powstrzymanie hord chaosu poza jego granicami. Imperialne armie zareagowały bardzo chaotycznie, z dnia na dzień opuszczając swoje garnizony i udając się w drogę do wytyczonego im punktu zbornego pod Heffengen, gdzie miała je czekać decydująca bitwa. W oczekiwaniu na wroga, imperialni generałowie podzielili pole bitwy między siebie. Generał Gottfried Talp stanął na czele wschodnich umocnień miasta, podczas gdy Walten i jego armia Sigmara zajęły umocnienia najdalej wysunięte na wschód. Ich szeregi wzmocnili ogrzy, ludożercy Gruba Klanowaka i jego najemnicy krwawej pięści. Zachodnie umocnienia zajął generał Garat Mekke, lord generał Talabheimu, stając na czele armii Talaby Talabeklandu. W samym centrum stanął Karl Franz i jego gwardia pałacowa, wewnętrzny krąg rycerzy gwardii Rajklandu i imperialnych żołnierze z sztajla osławionej pierwszej kompanii III regimentu Straży Miejskiej Aldorfu. Tworzyli oni podwójną linię pół mili za wzmocnionymi bramami samego Hefengen. Z północy nadciągały już hordy chaosu, co widać było głównie po chmarach krążących, krążących nad głowami ich wojowników kruków oraz ich krakania niesionego przez wiatr przez wiele kilometrów. Im bliżej Hefengen się znajdowali, tym wyraźniejsze wydawało się być dudnienie bębnów i ryki demonów. Bez planu i przygotowania, po dostrzeżeniu sił imperium, wojownicy chaosu rzucili się przed siebie prosto na wrogie szeregi. Ich armie prowadziły zaś szpony z obdarzeni łuskowatą skórą mieszkańcy dalekiej północy. Kiedy ich horda znalazła się w zasięgu imperialnej artylerii, dzieciom mrocznych bogów ukazała się pełna potęga setek czarnoprochowych armat. Setki barbarzyńców zginęło w pierwszych sekundach starcia, jednak hordy nie zatrzymały się nawet na chwilę. Chwilę później nastał czas na wkroczenie do akcji hochlandzkich muszkieterów, jednak raz jeszcze, pomimo całkowitego wytracenia kilku pierwszych szeregów barbarzyńców, ich fala nie zatrzymała się nawet na chwilę. Zgromadzona przez nich armia wydawała się być niewyobrażalnie wielka. Wszelkie luki w ich nadciągającej fali zostały szybko zapełnione przez biegnących w dalszych szeregach wojowników. Nie minęło kilka minut, a centrum imperialnych linii zostało całkowicie przytłoczone. Szturm barbarzyńców udało się zatrzymać dopiero po przebiegnięciu przez nich po głowach pięciu pełnych w sile regimentów elitarnych żołnierzy Imperium. Ich sztandary upadły w kałuże błota i krwi zaledwie kilkanaście sekund po zwarciu szeregów przez wojowników chaosu. Żołnierze Imperium pod dowództwem Kurta Helborna rozpoczęli własny kontratak, kiedy tylko druga linia bitewna wzmocniła pierwszą. Pierwsza fala barbarzyńców osłabła, a siły Imperium bardzo szybko złamały ducha walki jej wojowników. Nie minęła jednak chwila, do ataku ruszyła druga fala sił chaosu, na której czele biegły zgniłe demony Nurgla, berserkerzy Skellingów oraz prastary wielki nieczysty, dzisiejszy więzień Baltazara Gelta, Guru Gat. Hordom chaosu brakowało jednak organizacji. Siły drugiej fali ruszyły przed siebie bez żadnego przygotowania, całkowicie odsłaniając sobie flanki. W odpowiedzi artyleria Garata Mekego i jego muszkieterzy raz jeszcze rozpoczęli ostrzał. Na wschodniej flance Imperium Walten poprowadził swoją armię biczowników i wbił się głęboko w skrzydło wrogiej armii. Gwardia Reiklandu pod dowództwem Kurta Helborga dokonała śmiałej szarży w pełnym galopie na wrogie siły, docierając niemal do centrum ich linii bitewnej i zatrzymując się dopiero na większym demonie w jej sercu. Widząc jak ważą się losy bitwy, Karl Franz dosiadł swojego słynnego gryfa Szpona Śmierci i ruszył Helborgowi na pomoc. Druga fala natarcia chaosu zaczęła się załamywać. Choć skelingowie zaczęli odnajdywać w sercu fanatyczną furię, jakiej nigdy wcześniej nie zaznali, wojownik po wojowniku i wódz powodzu barbarzyńców z północy padał trupem pod stopami Waltena, dzierżącego Gal Maras. Dostrzegając, iż walka z tym wielkim wojownikiem z czystym szaleństwem, skelingowie zaczęli uciekać. Najpierw w grupkach po kilku, następnie kilkunastu, aż wreszcie do ucieczki rzuciła się cała ich armia. Słysząc okrzyki radości fanatyków, siły Imperium i wojownicy ogrów na wschodniej flance ruszyli do natarcia. Uciekający skalingowie nie zdołali jednak zachować życia. Zostali rozjechani pod kopytami tysięcy kurgan, dzikich jeźdźców z północy w ramach kary za tchórzostwo. Do ataku ruszyła kolejna fala sił chaosu, tym razem prowadzona przez kroma zdobywcę, legendarnego czempiona chaosu wysłanego przez Archaona z misją albo zdobycia południa, albo zabrania ze sobą przed oblicze bogów tylu śmiertelników, ilu tylko będzie w stanie. Trzecia fala, która składała się całkowicie z potężnych wojowników chaosu, była prowadzona przez synów Niflechta Nieczystego. Idący w niej wojownicy wbili się z dzikimi okrzykami na ustach prosto w szeregi fanatyków, mordując większość z nich samym impetem natarcia. Ich święta armia utrzymała zwarte szeregi tylko tam, gdzie walczył sam Walten i Hus, choć bardzo szybko. Nawet i oni, wraz z walczącymi u, nich, u ich boku, wojownikami stali się wyspami na morzu opancerzonych w czarne zbroje barbarzyńców. Kurganie okrążyli ich wojska i ruszyli dalej przed siebie, wiążąc w boju biegnące im na ratunek siły imperium i ogrów. Pozostający poza formacją żołnierze z Ostemarku zostali przytłoczeni dzikością natarcia wroga. Generał Godfrey Talp Poległ u boku swoich ludzi, jednak grób Klanołak i jego ogry nadal utrzymywały swoją pozycję. W tym samym czasie brzegi rzeki Revensnecht, płynącej zaledwie o mile na wschód od pola bitwy, zaczęły budzić się do życia. Zupełnie bezdźwięcznie z ziemi zaczęli podnosić się nieumarli wojownicy, martwych z Raxpire. U ich boku z ziemi powstał trzymający sztandar estrot Milczący. Szkielety, starożytne zjawy i głodni łupieżcy niczym jeden mąż obrócili się w kierunku sił chaosu i rozpoczęli własny kontratak. Poprowadził ich sam Vlad von Karstein. Kurganie nie zlękli się na ich widok i nie zaczęli uciekać, jak uczynili to Skelingowie, ale zwrócili konie w kierunku nowego wroga i uderzyli na niego ze zdwojoną siłą. Walczyli jednak bardzo nieostrożnie, pozwalając, by wielu z nich padło trupem już w pierwszej konnej szarży. W miarę trwania ich starcia z nieumarłymi, Coraz więcej z ich poległych braci powstawało z ziemi i przyłączało się do ich wroga, przez co koniec końców ich siły zostały całkowicie otoczone. Król zdobywca nie miał jednak zamiaru cofnąć się choćby o krok, a zamiast tego postawił wszystko na jedną kartę i ruszył przed siebie, obierając na cel Waltena i Husa. We troje stoczyli ciężką walkę. Słynny Kowal zdołał zadać mu trzy silne ciosy młotem Sigmara, nim Hus i on sam zostali rzuceni przez czempiona chaosu na kolana. Kiedy Krom zbliżył się do niego ze wzniesionym nad głową mieczem, Hus rzucił się na Kroma od tyłu, przytrzymując go za ramiona i dając Waltenowi czas na chwycenie Galmaras i uderzeniu nim zdobywcy prosto w głowę. Wraz z jego śmiercią pozostali na placu boju Kurganie załamali się i uciekli. Zachodnia flanka została zabezpieczona. W tym samym czasie na wschodniej flance Akorak Kruk z plemienia Kul poprowadził rycerzy chaosu z bractwa Rampagerów Krulda i konnych maruderów dzikich braci Hraldara do walki z armiami Tabaleklandu. Tabaleklandczycy zwarli szyki w oczekiwaniu na przyjęcie impetu wrogiego natarcia. Jednocześnie stojący między ich szeregami Morsztan, ostatni czarodziej z zakonu ametystu wystrzelił w kierunku jeźdźców chaosu fioletowy promień śmierci załamując ich szarże. W samym centrum sił imperium Karl Franz dotarł do wielkiego nieczystego i z impetem uderzył w jego czaszkę swoim mieczem, rozłupując ją i przepędzając go do królestwa chaosu. Choć bitwa, bitwa wydawała się być wygrana dla sił imperium, z północy zaczęły je dobiegać, e, zaczęły dobiegać odgłosy rogów wojennych, a od południa dało się słyszeć tętent kopyt nadjeżdżali krwawi rycerze. Kiedy zbliżyli się do sił imperium, dla wielu obserwatorów ich galopujących sił jasnym stało się, że zostali oni dotknięci przez chaos. Ich siły nie zwolniły w drodze do swoich sojuszników, a zamiast tego dokonały krwawej szarży na całkowicie nieprzygotowane siły nieumarłych oraz imperium. We wznoszonych przez nich okrzykach bitewnych dało się rozpoznać jedno znajome wielu śmiertelnikom imię Korn. Krwawi rycerze oddali się na usługi mrocznemu Bogu. Na niebie, wysoko nad głowami walczących, Karl Franz został nagle zaatakowany przez wielkiego mistrza krwawych rycerzy, Walacha Harkona. Nie minęło kilka minut zażartej walki między nimi a imperator. Największy wojownik i generał jakiego imperium kiedykolwiek znało, spadł ze swojego gryfa na oczach tysięcy swoich wojowników, rozbryzgując krew w trakcie bezwładnego spadania. Odgłos jego uderzenia o ziemię odbił się echem po całym polu bitwy. Żołnierze Imperium zaczęli krzyczeć z niedowierzania i strachu. Ich masowej ucieczki z pola bitwy nie dało się już zatrzymać, jednak nikt nawet nie próbował. Wszystkich ogarnął paniczny strach. Już chwile później pole bitwy zajmowały tylko dwie walczące ze sobą armie nieumarłych. Koniec końców Wlad von Karsztain zdołał przebić się do samego Walacha i zabić go w pojedynku na śmierć i życie. W ogólnym rozrachunku jego śmierć nie znaczyła jednak zbyt wiele. Karl Franz, Fral, Karl Franz nie żył, a jego imperium straciło ducha do dalszej walki. Ludzkość jeszcze nigdy nie stanęła tak blisko całkowitego upadku. I niestety w tym momencie muszę zakończyć, ponieważ skończył mi się artykuł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, za dzisiaj słyszymy się całkiem niedługo, mam nadzieję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.